zaufajcie mu do końca, on jedyny ma słowa życia wiecznego. Chrystus nie zawodzi. Tu na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Widomy znak zwycięstwa Polaków, odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie. Po wybuchu II wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji. Drodzy chłopcy i dziewczęta, ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próby, na bardzo ciężkie próby w tym wieku, który się kończy. Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wystarczy przypomnieć międzywojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było wszystko budować właściwie od początku. A potem przyszła II wojna światowa i straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy. Jakże radykalnym wyzwaniem był ten okres dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Rzeczywiście pokolenie II wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności ojczyzny. Ileż to kosztowało ludzkich żywotów, młodych żywotów, obiecujących. Jak wielką cenę zapłacili Polacy, najpierw na frontach września 1939 roku, a z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdźcą. Po zakończeniu wojny przyszedł długi, prawie 50-letni okres nowego zagrożenia. Tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia Czerwona przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe zniewolenie. Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach wojennych, w obozach koncentracyjnych, politycznym i militarnym podziemiu, którego ostatnim krzykiem było powstanie warszawskie, tak pierwsze lata nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad wielu Polakami, i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący
uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym. Lata późniejsze, poczynając od października 1956 roku, nie były już tak krwawe. Jednak to zmaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do lat 80. Był to ciąg dalszy tego wyzwania rzuconego w wierze i nadziei Polaków, którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie poddać, aby bronić tych wartości religijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone. Moi drodzy, trzeba było to wszystko powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim milenium. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następne wspólne dobro ojczyzny. Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku. Pomniku ofiar czerwca 1956 roku. Został on zniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wielkopolski 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych. Chciałem po ten pomnik przybyć w 1983 roku, gdy byłem po raz pierwszy jako papież w Poznaniu, ale wówczas odmówiono mi możliwości modlitwy pod poznańskimi krzyżami. Cieszę się, że dziś razem z wami, młodą Polską, mogę uklęknąć pod tym pomnikiem i oddać hołd robotnikom, którzy złożyli swoje życie w obronie prawdy, sprawiedliwości i niepodległości ojczyzny. Kierujmy raz jeszcze nasz wzrok na jezioro Genezaret i płynącą po nim Łódź Piotrową. Jezioro kojarzy się z obrazem świata, również świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia swe posłanictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak, jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka. A z drugiej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swoje siły i doświadczenia. Człowiek musi wejść w ten świat. Poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ
otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. Z drugiej strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka. Przeciw jego wewnętrznej prawdzie, gdyż serce ludzkie, jak powiedział święty Augustyn, jest niespokojne. Niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stawać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stawać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycany. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. W przemówieniu, które kiedyś wygłaszałem w UNESCO, powiedziałem, iż pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ażeby poprzez wszystko to, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem. To znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale także i dla drugich. Dla drugich. Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa, a zarazem życia Bożego, zaszczepionego na chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Samowychowanie zmierza do tego właśnie, aby bardziej być człowiekiem, być chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości. Świat
Może być niekiedy groźnym żywiołem, to prawda. Ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata. Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciwko prawu ciążenia. Szedł, popatrzył w oczy Chrystusa. Gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć i spotkał go wyrzut. Czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś małej wiary? Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy. Czytajcie i rozważajcie Słowo Boże. Umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokusy i Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest teraz wiele w naszym kraju. Drodzy bracia i siostry, obchodzimy jubileusz tysiąclecia śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha. Dzisiaj w Gnieźnie podczas uroczystej Eucharystii mówiłem, że święty Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską za wiarę. To męczeństwo wielkiego apostoła Słowian woła także dzisiaj o świadectwo życia każdego z nas. Woła o ludzi nowych, którzy pośród tego świata będą objawiać moc i mądrość Ewangelii Bożej we własnym życiu. Ten świat, który niekiedy jawi się jako nieposkromiony, groźny żywioł, wzburzone morze, jest zarazem głęboko spragniony Chrystusa, bardzo łaknie dobrej nowiny, bardzo potrzebuje miłości. Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską. I nie zawiodłem się nigdy na nie. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku, a nie ofiary. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce Pięknej Miłości, Królowej Polski. Amen. 3 czerwca 1997 roku na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu zgromadziła się młodzież i pod przewodnictwem Ojca Świętego uczestniczyła w liturgii słowa, a my w ramach katechezy wysłuchaliśmy tych słów skierowanych przez Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II do ludzi młodych. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania porad kulinarnych. Witam gorąco, serdecznie w poradach kulinarnych. Drodzy Państwo, dzisiaj proszę Państwa o współpracę. Jest druga środa miesiąca. Zawsze w drugą środę miesiąca porady kulinarne w Radiu Maryja prowadzą nasi słuchacze, a więc współtworzymy tę audycję dzisiaj razem. Ale zanim poproszę Państwa do telefonów, zanim odbiorę pierwsze telefony, przypomnę numery do naszego studia 56 655 23 55, 56 655 23 56 i dwa numery w telefonii komórkowej 536 600 100 i 536 600 200. Pod te numery za chwilę będą Państwo mogli telefonować, a ja chciałabym spełnić obietnicę, którą tydzień temu złożyłam Państwu, a przede wszystkim jednej z naszych słuchaczek, która prosiła o wyjaśnienie pewnego błędu, który się zakradł, bo teraz już wiemy i rzeczywiście ten błąd się zakradł. Otóż w poniedziałkowym wydaniu naszego dziennika z 1 sierpnia był przepis na jagody w kopertach. To przepis siostry Teresy i tam zakradła się taka mała pomyłka, mała, ale znacząca. Dobrze wiemy, jak to mogłoby wpłynąć na potrawę. Zamiast 50 deko masła, to znaczy jest napisane 50 deko masła, a tam rzeczywiście należy użyć 5 deko masła. Ale żeby wszystko było jasne, ja po prostu cały ten przepis jeszcze raz przypomnę. Więc bardzo proszę teraz do tych wszystkich z Państwa, którzy tym wypiekiem są zainteresowani, którzy pisali, ten przepisywali, czy skorzystali właśnie z naszego dziennika, z tego przepisu. Proszę poprawić tę pomyłkę. Gorąco w imieniu siostry Teresy za ten błąd przepraszam. I oto jak należy wykonać to ciasto, teraz już podam z poprawną proporcją. Są to jagody w kopertach i do tego trzeba przygotować ciasto francuskie. Przypominam więc, jakie składniki są potrzebne do wykonania tego ciasta. 20 deko mąki pszennej, 5 deko masła roztopionego, 5 deko, a nie 50, jak jest w druku. Za tę pomyłkę jeszcze raz gorąco przepraszamy. 5 deko masła roztopionego. Tyle tego roztopionego masła ma być. Następnie kostka zimnego masła, 100 ml wody i pół łyżeczki soli. Jeszcze raz powtarzam składniki na ciasto francuskie do wykonania
kopertek z jagodami. 20 deko mąki pszennej, 5 deko masła roztopionego, kostka zimnego masła, 100 ml wody, pół łyżeczki soli. To są składniki do wykonania ciasta francuskiego, a dodatkowo potrzebne będzie 25 deko jagód, łyżka mąki ziemniaczanej, 2 do 3 łyżek cukru, jajko do posmarowania i cukier puder do posypania. A więc poza ciastem potrzebne są nam składniki do wnętrza tych kopertek, a więc 25 deko jagód, łyżka mąki ziemniaczanej, 2-3 łyżki cukru, jajko do posmarowania i cukier puder do posypania. Jak wykonujemy te kopertki? Jeszcze raz Państwu przypomnę. Mianowicie w misce mieszamy mąkę, sól, chłodne roztopione masło oraz wodę. A więc te 5 deko roztopionego masła musimy schłodzić i wymieszać razem z mąką, solą i wodą. Przekładamy ciasto na stolnicę i zagniatamy, tak aby było elastyczne. Owijamy folią spożywczą i chłodzimy 2 godziny w lodówce. Po 2 godzinach ciasto rozwałkowujemy na kwadrat od grubości 1 cm i na środku tego kwadratu układamy kostkę masła, zawijamy rogi w kopertę i rozwałkowujemy na prostokąt o długości 3 razy większej niż szerokość. To jest bardzo ważne tutaj, że ciasto po schłodzeniu układamy na stolnicy, rozwałkowujemy najpierw na kwadrat o grubości około 1 cm. Na środku układamy kostkę masła, zawijamy rogi w kopertę i rozwałkowujemy na prostokąt o długości 3 razy większej niż szerokość. Następnie to rozwałkowane ciasto składamy na 3 części, formując prostokąt. Wstawiamy do lodówki na 2 godziny. Czynność powtarzamy 5 razy co 2 godziny. A więc proszę Państwa, 5 razy co 2 godziny ten prostokąt wyjmujemy, rozwałkowujemy, ponownie składamy na 3 części, formujemy prostokąt i wstawiamy do lodówki. I tak tę czynność powtarzamy 5 razy co 2 godziny. Gotowe ciasto wałkujemy na grubość 5 mm i dzielimy na kwadraty o wymiarach 6 na 6 cm. A więc gotowe ciasto, kiedy już tak po całym dniu wałkowania tego ciasta będziemy mieli je gotowe, rozwałkowujemy na grubość 5 mm i dzielimy na kwadraty o wymiarach 6 na 6 cm. Jagody mieszamy z cukrem i mąką ziemniaczaną. Na każdym kwadracie ciasta kładziemy łyżkę jagód, zawijamy boki ciasta na kształt koperty i dokładnie zlepiamy. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wierzch smarujemy rozmąconym jajkiem i pieczemy w temperaturze 200 stopni Celsjusza od 8 do 10 minut. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem. To przepis na jagody w kopertach siostry Teresy. Ten przepis teraz Państwu podałam za naszym dziennikiem z 1 sierpnia. Tam ten przepis się znajduje. Jest tam pomyłkowo podana ilość masła roztopionego. 50 deko, nie ma być 50 deko, a 5 deko. Jeśli Państwo mają nasz dziennik i ten przepis właśnie stamtąd, to proszę sobie po prostu poprawić te 50 deko na 5 deko i cała reszta jest pięknie opisana i wszystko już się zgadza.
i mam nadzieję, że wyjdą smaczne i pyszne koperty, czego Państwu wszystkim życzę, tym, którzy no, zechcą przygotować to ciasto, bo no, troszeczkę tutaj trzeba się napracować. A teraz już czekam na Państwa propozycje, na telefony od Państwa. Odbieramy pierwszy telefon, proszę bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Tu Irena Skutenbowa, Rosja Podniesienie Imienia Pańskiego. Pani Ireno, skąd przepraszam? Parafii Podniesienie Imienia Pańskiego, od Rowążega, teren Świętokrzyski. Pięknie witam i pozdrawiam Panią i całe Świętokrzyskie. Dziękuję bardzo. Proszę Panią, chodzi mi o ten cukinii był podawany, ja nie zdążyłam zapisać wszystkiego. Można dzisiaj usłyszeć ten przepis. Drzem z cukinii, a kiedy on był podawany, pani Ireno? Oj, dawno, dawno. W każdym bądź razie chyba, bo to była chyba siostra Teresa wtedy, czy Justyna. A to było już dosyć dawno pewnie. No pewno, jak cukinia się pokazała już z naszych ogródka. Powiem szczerze, że w tym tak momencie... Pani Ireno... Był podawany 2,5 kilo tak. Cukinii czystej, już oczywiście oczyszczonej. Mm-hmm. Pół kilograma cukru, sok z jednej cytryny i jedną cytrynę. Skórka i sok, tak. Mam ten przepis. I dalej nie wiem. I dwie galaretki cytrynowe. Tak, na tym skończyłam. To teraz to są wszystkie już składniki? Nie, właśnie jeszcze nie wszystkie. Nie wszystkie? A ja tak mam zapisane. Jeszcze jest to? A już ma pani ten przepis? Tak, mam. 2,5 kg obranej, pozbawionej pestek cukinii. Tak. Pół kilograma cukru. Dwie galaretki tak. cytrynowe. Tak. Skórka i sok z jednej cytryny. Tak. I to wszystko. I to wszystko i dalej. I dalej było jest? Napisane wykonanie, jak to wykonać. Że kroimy na kawałki cukinię, wkładamy do garnka z grubym dnem, a wlewamy pół litra wody. O, jeszcze, pół szklanki jedna wody. Szklanki. Pół szklanki. Tak, aby ta cukinia nam nie przywarła, prawda? Aha. Trzeba ją rozgotować, na początek, tak. bo gotuje się około 40 minut mieszając. Następnie należy ją zmiksować, jak już będzie miękka. Zmiksować, no lub jakoś, jeśli miksera nie ma, no to jakoś ją tam, prawda? Jakoś tam się przetrze. Przetrzeć, tak. Ugnieść tak takim... No takim... bo to jak się rozgotuje, to ona się rozpada. Tak jest, dokładnie. I następnie było, że dodajemy, jak już mamy ten taki miks zrobiony z cytryny, z tej cukinii, to dodajemy cukier, galaretkę cytrynową, to były dwie galaretki, jak pani pamięta, a tu siostra mówiła, że można też dodać pomarańczową, jeżeli, że też jest dobre. Jak nie ma cytrynowej, to jest pomarańczowa. Może być pomarańczowa, tak. Skórkę, sok z cytryny, to co mieliśmy wcześniej w składnikach, bo skórka i sok z jednej cytryny tam ma być, to wszystko prawda? Zmieszać? To wszystko wymieszać i jeszcze gotować około jednej godziny. I
Następnie ten gorący drzem włożyć do wyparzonych słoiczków i pasteryzować około 10 minut. I tu padło było takie pytanie, czy ta żelatyna się, prawda, w tym gotowaniu się z nią nic nie stanie, ale siostra tu zapewniała, że nie, że wszystko właśnie jest dobrze, nic się nie dzieje z tą żelatyną. Pasteryzować ile minut? Około 10 minut. To jak standardowo, żeby zaciągnęły słoiczki. No, żeby się gumki zaczepiły. Tak jest. Czy już teraz, pani Ireno, wszystko jasne? Czy jeszcze? No tak jakby powtórzyłam, posprawdzałam, no to już więc. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Boże, pozdrawiam całe Radio Maryja. Dziękujemy pięknie. Bo słucham codziennie radio. To bardzo, bardzo się cieszymy, że jest pani z nami. W tym miesiącu letnim. Daj Boże. I nawzajem z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, halo. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja dzwonię z Krakowa i pan tutaj jakiś podawał, to było parę miesięcy temu, ciasto drożdżowe bez wyrabiania. Wiem, o jaki przepis pani chodzi, ale mogę pani imię poznać? Janina. Pani Janino. Ale powiem szczerze, że w tym momencie ja nie podam pani tego przepisu. No to może innym przepisu. Razem. Powiem tak, może ktoś ze słuchaczy zadzwoni jeszcze teraz, jeśli ma ten przepis pod ręką, a jeżeli nie, to ja już sobie zanotuję, żeby go jeszcze przypomnieć. Bardzo proszę, bardzo chodzi proszę. O ciasto drożdżowe bez wyrabiania. Bez wyrabiania, ja wiem, tak. O jakie ciasto pani chodzi, ale to już było... połączyć i ciasto samo wyrośnie. Tak, to było już dawno, dawno. Ja mam podobny przepis. Ale jest woda, a u tego pana było mleko. Aha. Jeszcze dodatek mleka i było lepsze. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że tak poprawnie mówi się deka, bo jest dekagram, tak, a kilo to kilogram. Tak. Że tak poprawnie powinno mówić dekagram. Skrót od dekagramu to deka. 10 deka, 5 deka i tak dalej. No tak, ale możemy też powiedzieć 10 dekagram, prawda? Czy 10 dekagramów? A, no można 10, ale jeżeli mówi się w skrócie, to deka. Dobrze, dziękuję serdecznie. No to ja dziękuję, to gdyby się ktoś odezwał, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Z Panem Bogiem miłego dnia życzymy. Ciasto bez wyrabiania, ciasto drożdżowe, ten przepis, w którym... jest mleko dodane zamiast wody. Bo rzeczywiście taki przepis był, ale to już dosyć dawno. Ja w tym momencie nie mam go przy sobie, bo mam w innym brulionie. Jeżeli ktoś z państwa w tej chwili by miał pod ręką ten przepis na ciasto drożdżowe bez wyrabiania, to bardzo chętnie proszę, przyjmiemy, przypomnimy sobie go teraz, tak aby pani Irena mogła z niego skorzystać. Thank you.
Prosimy bardzo, porady kulinarne w Radiu Maryja. Słucham uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pięknie. Ja chciałam poprosić, bo chyba 15 czerwca siostra Faustyna podawała taki przepis na zalewę do mięsa i chciałam zapytać, do jakiego mięsa, bo nie zdążyłam wtedy, jakoś nie przyuważyłam, do jakiego mięsa można zastosować tą zalewę? Mhm. To chodziło o mięsko, które można piec, prawda? Później to było, o ile ja pamiętam, to można i do mięsa wieprzowego, i do mięsa z kurczaka. Ja zaraz tutaj szukam, bo to rzeczywiście było niedawno, żeby pani tutaj... No tak mi się wydaje, że 15 czerwca, nie wiem, czy dobrze zapisałam. Mhm. Ja już sobie sekundeczkę jeszcze... No tak, tu rzeczywiście siostra Faustyna, były naleśniki, gołąbki, chłodni. Tak, to był schab lub piersi z kurczaka na ostro, prawda? Coś takiego to było. I to była taka zalewa, gdzie się dawało pół szklanki keczupu, pół szklanki oleju, trzy ząbki czosnku, dwie łyżki oregano, tak? O to chodzi? Tak, tak, tak. Mhm. To może być, to było do schabu lub do kurczaka. Aha. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Bardzo proszę, pozdrawiam gorąco z Panem Bogiem. Również pozdrawiam, do widzenia. Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, trwają porady kulinarne w Radiu Maryja. Czekam na jakąś propozycję od Państwa. Miło mi odpowiadać na Państwa pytania, ale być może ktoś z Państwa zaproponuje nam coś. Może ktoś jednak z tym ciastem drożdżowym jeszcze bez wyrabiania zatelefonuje. Jeszcze przez kilka minut czekam na Państwa telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Mówi Janina z Legnicy. Miło mi pani Janina. Pani Małgosiu, mam taką prośbę. Kiedyś, gdzieś 3 tygodnie temu, siostra podawała taki napój na syrop, garść liści porzeczek, garść mięty, garść melisy i tam była pokrzywa, kwiat pokrzywy. Nie wiem, co to za kwiat pokrzywy. Czy normalnej pokrzywy, czy... To chyba chodzi o tą jasnotę. To jest taka inna odmiana pokrzywy. Jasnota, wiem, taka niepikąca. No właśnie. To chyba było tu syrop. Nie, to była pani Maria. Ja teraz nie, bo nie mogę sobie teraz... Ale ten syrop wspaniały. Podałam przepis znajomym i są zachwyceni. Do rozcieńczenia oczywiście. To było syrop z białej pokrzywy, jasnota biała. Jasnota biała, tak. Dobrze. I to były 3 szklanki kwiatów tej białej pokrzywy, po pół garści liści z czerwonej porzeczki, mięty i melisy, tak jest. Po pół garści? No po pół garści, ale bo ja to tak siostra... całą garść. Ale to, bo siostra mówiła po pół garści, ale że to tak mi, tak, że tak, właśnie jak się tak weźmie w garści i ją tak zamknie, prawda, no to będzie wystarczająco. Tak pamiętam, jak siostra mówiła, także to. Dziękuję serdecznie. I to właśnie porzeczka mnie... Dalej pani wie, tak? Tylko tak, chodziło tak, o to ma być ta jasnota biała, czyli właśnie ta taka... I to się trzyma przez całą noc? Nie. Proszę pani, już zerknę, to się gotowało, tak? Nie, to się zalewało, przepraszam, wkładało się to wszystko do garka, zalewało się i później włożyć... Czy
4 minuty się to gotowało na ogniu. Aha, 4 minuty gotować? Z tymi liśćmi, z tym wszystkim? Tak, następnie zdejmowało się z ognia, zostawiało na drugi dzień, drugiego dnia się to odcedzało i już ten odcedzony sok, syrop zagotować należy na wolnym ogniu i wlewać do małych słoiczków i pasteryzować około 10 minut. Dziękuję. Także te wszystkie, tą cytrynę, te wszystkie składniki należało włożyć do wody, zalać wodą, tak, tym litrem wody. Ale kilogram cukru też. Tak, tak. Wszystko to, co było, czyli te liście, tą melisę, ten kwiat jasnoty, następnie kilogram cukru, 1 litr wody i 2 cytryny. I to wszystko pokrojone, oczywiście cytryny oczyszczone, sparzone. To wszystko wkładamy do garnka, zalewamy litrem wody i należy to zagotować i około 4 minut na takim wolnym ogniu to pogotować. No, przecież tego nie zapisałam, że trzeba gotować. No właśnie. I następnie dziękuję zostawić do Pani drugiego Małgosiu. Dnia. Bardzo Cześć proszę. Boże. Miłego dnia życzę. Z Panem Cześć Bogiem. Boże, wzajemnie. Czas naszej audycji dobiega już powolutku końca. I chociaż nie doczekaliśmy się żadnej propozycji dzisiaj ze strony Państwa, ale miło mi, że mogliśmy pomóc w taki sposób, by wyjaśnić pewne wątpliwości, by przypomnieć pewne przepisy, w których nie zdążyli Państwo zanotować wszystkich składników. Przecież porady również właśnie są od tego, aby sobie takie niejasności wyjaśniać, czy przypomnieć, uzupełnić przepisy. Także dziękuję dzisiaj serdecznie za wszystkie głosy, za to, że byliście Państwo z nami. Ja już teraz wszystkim Państwu życzę dobrego, miłego dnia, dobrego gotowania, dobrego przygotowywania takich, tych wszystkich potraw. Niechaj to będzie nie tylko taka strawa, ta strawa taka codzienna, która jest nam do życia potrzebna, ale gotując, robiąc, przygotowując coś, można tę pracę, to nasz trud, który w to wkładamy, również ofiarować Bogu jako modlitwę i bo praca to też modlitwa, także serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim i do miłego usłyszenia.
wysłuchaliśmy porad kulinarnych. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Obudź się.